No można powiedzieć, że ten zestaw liderów jest stały, bo laureatami zostały praktycznie te same partnerstwa, które w poprzedniej edycji konkursu. One są dzisiaj najbardziej zaawansowane już także w doświadczeniach, także w czasie trwania, automatycznie w rozwoju różnych aspektów partnerstw i niewątpliwie takim solidnym i systematycznym liderem jest pod tym względem Metropolia Poznańska. Czymś niezwykle dynamicznym, znajdującym się we wcześniejszej fazie niż Poznań, ale bardzo szybko nadrabiającym stracony czas, a miejscem, które w zasadzie zaczynało od reanimacji po ciężkim zawale, to jest aglomeracja Wałbrzyska. Tamta dynamika i ta kreacja jest naprawdę imponująca, zwłaszcza jeśli weźmie pod uwagę, z jakiego miejsca zaczynali. No świetny jest powiat przasnyski z tymi wszystkimi gminami, które zachęcił do współdziałania. I to tak rzeczywiście po partnersku. Powiat to jest jeden z tych przykładów, które są w Polsce tak bardzo potrzebne, a nie wszędzie jeszcze się tak upowszechniły. Mianowicie podjęcia przez powiat tej funkcji koordynacyjnej zdaniem palmy pierwszeństwa gminom. Ponieważ gminy mają większe możliwości, tu nie ma się co oszukiwać, mają więcej pieniędzy, więcej zadań, i więcej też obowiązków oczywiście, ale trzeba te potencjały łączyć. I powiat przasnyski znakomicie pokazuje, jak to można robić, traktując wszystkich rzeczywiście po partnersku. No i Szczecin, metropolia szczecińska, która się rozwija też bardzo spokojnie i systematycznie. No i ma ten element dodatkowy, który ją w jakimś sensie chyba też dopinguje. Mianowicie bliskość Niemiec i to tej części Niemiec, która jest w takiej fazie, od której niedawno Wałbrzych startował. Czyli to nie jest ta część Niemiec, która ciągnie nas, tylko to jest część Niemiec, którą my ciągniemy. No ale to świetnie też Szczecin pokazuje, cały obszar szczeciński, że potrafi z tego sąsiedztwa korzystać. Korzystają w ogóle z tego obcej bliskości już od dawna. Nawet sami mieszkańcy. Teraz w inny sposób, bo oni się stali liderem dla części Niemiec, a nie odwrotnie. To nie my jeździmy na Zaksy, tylko my tam jeździmy zarządzać, a oni do nas przyjeżdżają pracować.